Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na serię, która ładnie się przyjęła na moim kanale. To jest seria przeczytałam, użyłam, wypróbowałam albo w innej kolejności, bo ja zawsze szyk tego zdania zmieniam, aczkolwiek taki jest sens tego filmu. Przedstawię Wam książki, które ostatnio przeczytałam, kosmetyki, które ostatnio użyłam po raz pierwszy i coś, co ostatnio wypróbowałam i tym razem nie będzie to nic do picia ani do jedzenia. Zaczniemy może od książek. Pierwszą książką, którą chcę Wam pokazać, jest to książka Sary Knight, Magia Olewania. Jak przestać spędzać czas, którego się nie ma, z ludźmi, których się nie lubi, robiąc rzeczy, których nie chce się robić. Jest to książka, którą kupiłam pod wpływem impulsów, pod wpływem chęci przeczytania. Co też nowego mogę się w tej dziedzinie dowiedzieć, ale stwierdzam po przeczytaniu tej lektury, że nie jest to nic odkrywczego. Może z racji mojego wieku, z racji moich doświadczeń, z racji moich przeżyć, ja po prostu, ja to wszystko wiem. Tylko, wiecie, strasznie trudno jest to wdrożyć w praktyce, bo to, kolokwialnie mówiąc, to olewanie, to jest takie odpuszczanie sobie pewnych rzeczy po to, żeby żyło nam się lepiej. I kupując sobie tą książkę, myślałam, że to wszystko mi się tak w głowie bardzo dobrze poukłada. Natomiast, wiecie, to się czyta lekko, to jest taki lekki poradnik z przymrużeniem oka. Tutaj ta kobieta, która napisała tą książkę, bardzo bazuje też na swoich doświadczeniach i dużo rzeczy, o których ona pisze w tej książce, pisze jakby na zasadzie takiego trochę pamiętnika, opowiada historie, które ona zaczęła sobie odpuszczać, które zaczęła, kolokwialnie mówiąc, olewać. Daje nam tutaj możliwość tutaj robienia sobie takich list, właśnie jakby podzielenia rzeczy na ważne, ważniejsze, mniej ważne, sprawy rodzinne, którymi się chce przejmować, nie chce się przejmować. O różnych aspektach życia, o rodzinie, o pracy, o znajomych, o jakichś rzeczach, nie wiem, typu zdrowie, czy wygląd, czy cokolwiek. Dla osób bardzo młodych może być to jakaś wskazówka, natomiast dla osób z pewnym doświadczeniem życiowym myślę, że to będzie tylko takie czytadełko, które trochę nam pozwoli tak pokiwać głową, no tak, no tak jest i tak się powinno robić, ale jak wiemy, no w praktyce jest to dużo trudniej. Ciekawy, fajny, lekki poradnik na przykład majówkę, jakbyście miały ochotę coś zabrać, a niekoniecznie jakąś grubą, ciężką książkę, tylko chcecie tak uporządkować sobie trochę w głowie i poczytać czyjeś doświadczenia, jak to jest dobrze olać pewne rzeczy i czuć się potem lepiej, to polecam. Natomiast jeżeli szukacie jakiejś wskazówki, czy jakiegoś mentora, który Wam powie, jak sobie poukładać życie i jak sobie olać i poukładać pewne rzeczy w głowie, to nie, to ta książka Wam nic nie poukłada, przynajmniej taki jest mój punkt widzenia. Ja to wszystko tak czytałam i tak myślałam sobie, tak, no kurczę, no przecież ja to wiem, no to tak powinno być. Natomiast ja się spodziewałam czegoś bardziej takiego, wiecie, wow, że no to ja teraz to wprowadzę w swoje życie i tak będzie. Drugą książką, o której chcę Wam powiedzieć, ale już jej nie mam, bo wysłałam ją mojemu bratu, jest książka Katarzyny Bondy pod tytułem Lampiony. To jest powieść o Łodzi, która bardzo mnie zaintrygowała. Ja mam jeszcze na półce dwie książki Katarzyny Bondy do przeczytania i właśnie po tych nieszczęsnych lampionach, które postaram się gdzieś Wam tutaj wkleić, bo ja nie mam, już mówię, tej książki fizycznie. No zastanawiam się właśnie po tej lekturze, czy ja na pewno chcę tamte dwie przeczytać. To jest książka, to jest kryminał, czyli to jest książka dla osób, które lubią tego typu gatunek. Ja również kiedyś lubiłam bardzo, natomiast jeżeli akcja jeszcze dzieje się w moim mieście, to wyobrażałam sobie, że to właśnie będzie wszystko takie namacalne. No i właśnie, w tej namacalności tutaj był problem, dlatego że ta książka jest bardzo dosadna, bardzo brutalna, bardzo realistyczna, bardzo taka brudna w opisach. No nie. Za mocna, za ciężka, za bardzo właśnie taka namacalna i za bardzo to wszystko było przedstawione w taki sposób drastyczny. Ja powiem szczerze, po przeczytaniu tej książki, ja ją zmęczyłam, właśnie, ja ją zmęczyłam, ja jej nie przeczytałam. Ja miałam bardzo mieszane uczucia, ja długo potem o tej książce myślałam, ona długo siedziała mi w głowie, kiedy przemieszczałam się przez swoje miasto, czasami widziałam te miejsca, które tam były opisane i one napawały mnie aż takim niesmakiem. Ja staram się, wiecie, w swoim życiu ograniczać sobie rzeczy, które mnie dodatkowo dołują, denerwują, są mi niepotrzebne. Jeżeli jeszcze jest to beletrystyka, która nic nie wnosi do mojego życia, bo jeżeli jest to dokument czy powieść oparta na faktach i tam jest dużo na przykład przemocy czy rzeczy, które działy się jakieś tam historycznie, które po prostu miały miejsce i my na to nie mamy wpływu, to ja tego od siebie nie odrzucam, ja to przeczytam, jeżeli ta książka mnie zainteresuje, jakoś to w sobie przetrawię, bo wiem, że tak było. Natomiast jeżeli coś jest fikcją literacką i jest bardzo mocne i gdzieś tam od środka mnie wywraca mnie na lewą stronę, to ja nie chcę takich rzeczy czytać, ja staram się od siebie właśnie tego typu treści odsuwać i no ta książka nie powaliła mnie na kolana i wręcz ona właśnie spowodowała u mnie takie
jakby to powiedzieć, no taką refleksję, że czy naprawdę ta brutalność i to wszystko w ten sposób podane jest mi potrzebne, jeszcze w mieście, w którym żyję i na co dzień się poruszam i moja wyobraźnia pracuje? Nie. Także ja tej książki osobom wrażliwym nie polecam, natomiast osobom lubiące kryminały, twórczość Katarzyny Bondy jak najbardziej. Natomiast teraz czytam książkę, tylko mam mignę nią, bo ja ją czytam, więc nie mogę powiedzieć, jaka ona jest. Sarah Waters, Złodziejka. No jest to książka, której trzeba dać szansę, bo początek jest też taki, że może nam się wydawać, że ona może nie być zbyt fajna. Jest to taki grubas, który ma dużo stron, 700 ponad stron. Do strony mniej więcej, nie wiem, 60, tak mi się ją czytało, tak sobie, natomiast później już poszło z górki i bardzo mi się ta książka podoba, także w kolejnym odcinku prawdopodobnie ona wystąpi, ale no teraz więcej o niej nie powiem, bo jestem w trakcie. Kolejna rzecz to będzie rzecz, którą wypróbowałam i tutaj dla zmyłki tak naprawdę wzięłam sobie kubeczek kawy, właśnie może się napiję. Ale tym razem nie będę Wam opowiadała o kolejnych herbatach, czy kawach, czy czymkolwiek innych, ale powiem Wam, co ja sobie wypróbowałam. A mianowicie, wypróbowałam sama na sobie makijaż permanentny brwi. Ja Wam mówiłam już o tym w jakichś vlogach, że mam na to ochotę i ten makijaż wykonałam. W tej chwili jestem, żeby Was nie skłamać, półtora tygodnia po zabiegu. Moje brwi wyglądają tak, jak wyglądają, myślę, że już całkiem nieźle. Jestem bardzo zaskoczona efektem, bo bałam się, że jednak to będzie dosyć mocno przerysowane. Natomiast ja wyglądam tak, jakbym sama sobie zrobiła hennę, jakbym miała dobrze wykonaną, świeżą hennę. Jestem bardzo zadowolona z efektu, jaki wyszedł, tak, że nie jestem właśnie jakaś ciężko przerysowana. Pojawiłam się już w filmie, ostatnio chyba jakiś film nagrywałam i to był film, który ja nagrywałam, słuchajcie, dwa dni po i już dostałam pytania pod tym filmem, czy już jestem po makijażu permanentnym, bo wyszedł dosyć naturalnie, także to jest jakiś najjaśniejszy pigment brązowy, z tego co pamiętam. Metoda była piórkowa, zabieg był średnio bolesny, powiedzmy sobie, to nie było nic super przyjemnego, ale to też nie było nic, co spowodowało, że nie wiem, że powiem Wam, nie idźcie, bo to jest tragedia. Jestem zadowolona, mam duży komfort, nie robiłam przy brwiach absolutnie, no i nie robię przy nich nic, bo one się goiły, ale tam, wiecie co, tam się praktycznie nie miało co goić, bo ja nie miałam żadnych stróbków, żadnego sączącego się osocza, żadnych cudów, po prostu delikatnie omijałam wodą, staram się nie myć tych miejsc, bo takie dostałam zalecenia, dostałam przeciśniętą maść w jakąś tam tubkę, jak zacznie ta skóra za mocno przesychać. Ona jak zaczęła się po trzecim dniu, no już tak dogajać po tym tatuażu, to ja sobie ją nawilżałam, bo ta skóra po prostu była taka dosyć mocno swędząca, natomiast nic mi się tam nie uszczyło, nic się nie działo. Wyglądało to tak. Pierwsze, rzeczywiście te 2-3 dni, to te brwi były takie ciemne dosyć mocno, ale ja się tym w ogóle nie przejmowałam, ja prosto z zabiegu pojechałam po dzieciaki, poszłam na zakupy w ogóle. Nic sobie z tego nie robiłam. Jestem zadowolona, mam duży komfort, wstaję rano, brwi mam takie jak teraz, są niczym nie pociągnięte, tak wyglądają. W czerwcu mam poprawkę, bo zawsze jest tak, że jest zabieg, potem jest poprawka w ciągu 3 miesięcy, ja akurat mam poprawkę dopiero w czerwcu. Gdyby się gdzieś tam pigment nie przyjął, gdyby gdzieś jakieś były prześwity, gdyby coś, gdybym chciała przyciemnić, bo wiecie, w kształcie tutaj nie ma co robić, bo to są moje brwi, to jest mój kształt brwi. Dziewczyna, która robi ten zabieg, ona ustala najpierw oczywiście kształty, zrobiłyśmy kształt idealny, taki po mojej linii brwi, okazuje się, że ja nawet mam całkiem dobrą tą linię brwi, tylko ja mam mało włosków i ten tatuaż dał mi właśnie takie wypełnienie po prostu tego, czyli taki efekt jakby dobrze zrobionej henny. Ja jestem zadowolona, także możecie zobaczyć, jeżeli będziecie miały ochotę. Wiecie, ja nie będę nagrywała specjalnego filmu poświęconego tej tematyce, bo ja jestem, oprócz tego, że jestem widzem takich rzeczy, bo ja bardzo dużo mam znajomych, koleżanek czy klientek, które mają wykonany makijaż permanentny, ale ja nie mam w tej dziedzinie jakiegoś dużego doświadczenia, to jest mój debiut, że tak powiem, jeżeli chodzi o brwi. Ja wiele, wiele lat temu, 7 albo 8 lat temu miałam robiony kontur ust, który słabo się u mnie przyjął i taki efekt był mierny, natomiast jeżeli chodzi o brwi, na ten moment jestem zadowolona, zobaczymy, jak ta sprawa będzie ewoluowała dalej, no na razie jestem dopiero półtora tygodnia po zabiegu, także tak to wygląda. Widzicie to naocznie, bez żadnych filtrów, bez żadnego domalowywania. Ja jestem na tak. Ostatnia część tego filmiku to będą kosmetyki, których użyłam i ja mam tutaj dla Was do pokazania dwie maseczki. Pierwsza maseczka jest marki Anwen, to jest maseczka do włosów, maseczka z firmy Anwen. Jest to maseczka, którą zaprojektowała, bo uważam, że o kosmetyku również można powiedzieć, że ktoś go zaprojektował. Dziewczyna, która prowadzi bloga o tej samej nazwie, Anwen. Jest to włosomaniaczka, jak sama o sobie mówi. Blog jest całkowicie poświęcony włosom i ja nie jestem włosomaniaczką absolutnie, natomiast piąty miesiąc nie byłam u fryzjera, nie farbuję włosów. Staram się swoje włosy teraz odżywiać, nawilżać, nie farbować, wzmocnić.
Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie jeszcze, ponieważ ja mam zrobione ombre, więc odrost bardzo naturalnie mi przechodzi w moje naturalne włosy. W ogóle mi to nie przeszkadza, moje włosy odżyły, są lekkie, naturalne i stwierdziłam, że zacznę właśnie troszeczkę eksperymentować z produktami do włosów. Ponieważ o blogu Anwen słyszałam już dawno, ale że mówię, nigdy nie byłam włosomaniaczką, więc jakoś bardzo się tam nie zagłębiałam, a potem zaczęłam właśnie się troszeczkę tą sprawą interesować i ta dziewczyna robi tylko i wyłącznie 3 maseczki do włosów. Z tego co kojarzę, to w sklepie są tylko te 3 produkty. Są 3 maski, które wybieracie wypełniając taki test na stronie, jakby określając porowatość waszych włosów, ponieważ tutaj jest napisane, że receptura tej maski oparta jest na wieloletnich badaniach włosów o różnej porowatości, innowacyjne podejście do pielęgnacji. Mnie z tego testu wyszło, że mam włosy średnio porowate, w związku z czym zakupiłam maskę winogrona i keratyna właśnie do włosów średnio porowatych. Maseczka ma 200 ml, trzeba ją zużyć 6 miesięcy od otwarcia. Ja ją używam już w tej chwili od 2 tygodni. Maseczka jest takim białym, kremowym, bardzo takim kremowo-żelowym, nawet bym powiedziała, takiej konsystencji. Nie takiej bardzo gęstej, maślanej, tylko ona jest taka bardziej odżywkowa. Bardzo fajnie się rozprowadza na włosów. Tu jest napisane, żeby ją zostawić od 3 do 30 minut. Ja ją trzymałam około 5-7 minut pod prysznicem. Włosy były po niej niezwykle sypkie, bardzo dobrze się rozczesały. Rzeczywiście takie się stały wygładzone, czyli ta porowatość włosów troszeczkę zniknęła. Myślę, że ona jest rozróżniona do wysokoporowatych, średnioporowatych i niskoporowatych. Skład tej maseczki to jest olej winogronowy, keratyna, jedwab, aloes i te wymienione składniki są bardzo wysoko tutaj na liście Inci, także ja Wam serdecznie polecam, jeżeli nie jesteście włosomaniaczkami, ale szukacie produktów bez SLS-ów, które są takie przeznaczone do profesjonalnej pielęgnacji włosów, ktoś, kto się tym naprawdę zajmuje, to ja Wam polecam wypróbować. Koszt takiej maseczki to jest chyba 39 zł, no ale wiecie, jest to maska, więc nie stosujemy jej przy każdym myciu. Ja myślę, że tak raz, dwa razy w tygodniu będę ją używała i zobaczymy, jakie będą efekty. Na razie jestem bardzo, bardzo zadowolona. Zapach jest bardzo ładny, jest oparta na oleju winogronowym i rzeczywiście taki delikatny zapach winogron jest tutaj wyczuwalny. I drugą maseczką, którą chcę Wam pokazać, jest maseczka koreańska. Wszystko tutaj z tyłu jest napisane po koreańsku. Jest to maseczka Overnight Vitalizing Mask, czyli maseczka nocna, witalizująca firmy Sulvashu. Napiszę Wam na dole, nie wiem, czy tak się to czyta. Ja tą maseczkę kupiłam w samolocie i śmiałyśmy się z panią stewardessą, która mi tą maseczkę sprzedawała, że powinnam ją nałożyć w samolocie i po kilkunastu godzinach lotu zobaczymy, czy ona rzeczywiście będzie taka promienna, wygładzona, wypoczęta i nawilżona. Oczywiście był to żart, bo w samolocie absolutnie nikt nie myśli o żadnej pielęgnacji, tylko o tym, żeby przetrwać kilkunastogodzinną podróż. Musiałam wyrzucić kartonik, na którym były angielskie napisy, ponieważ ona miała bardzo duże pudełko i nie mieściło mi się do torby, więc musiałam je wyrzucić i została mi sama ta tubka. Natomiast przeczytałam sobie na opakowaniu, że jest to maska, która właśnie napełnia naszą skórę różnymi substancjami odżywczo-nawilżającymi, że ona staje się promienna, pozbawiona zmęczenia, lekka, wypoczęta, no achy i ochy. Jest to pierwszy taki typowo koreański produkt w mojej pielęgnacji, taki wiecie, made in Korea, wszystko tutaj napisane jest po koreańsku, 120 ml. Ona nie była jakoś zabójczo droga, bo ja myślałam, że ona będzie bardzo droga. Nie pamiętam ceny, ale w ogóle ceny w samolocie są bardzo ciekawe i ona naprawdę miała bardzo ciekawą cenę. Jeżeli gdzieś w sklepach internetowych ta firma jest dostępna, to ja bardzo chętnie sięgnę, bo masek, takich overnight mask, to ja używałam już kilka, natomiast efektów, takich jak daje ta, jeszcze nie miałam. Rzeczywiście skóra jest rano po prostu jak gąbka, jest taka pulchna, sprężysta, miękka, idealna pod makijaż, bardzo fajna. Czy niweluje uczucie zmęczenia? Wizualnie na pewno, mentalnie na pewno nie, ale jest to bardzo, bardzo ciekawy produkt. Dobra, kończę ten odcinek, bo się chyba już za mocno nagadałam. Mam nadzieję, że któryś z produktów pokazanych przeze mnie Was zainspirował. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!